większości z nas grzyby kojarzą się ze smacznym i aromatycznym posiłkiem. Ale na przykład taki borowik może być używany również w procesie terapeutycznym. Grzybiarze uwielbiają borowika szlachetnego i przede wszystkim on jest taki najbardziej wydajny pod względem kulinarnym, ale i wartościowym, odżywczym. Również zawiera substancje takie, które bardzo korzystnie wpływają na ludzki organizm, m.in. selen, potas, wapń, ale i również witaminy. Witaminy bardzo dużo, witaminy D, B1, B2, B12, troszkę mniej witaminy A i witaminy C. Natomiast białko w borowiku szlachetnym jest bardzo odżywcze i jest go bardzo dużo. Na suchą masę, jakie zawiera gdzieś tam około 8%, to 5,5% prawie jest białko odżywcze właśnie w kurce, w pieprzniku na przykład, jest tylko 3,5%. Ja bym tutaj porównał na przykład z chlebem żytnim. Chleb żytni ma 6,1 białka, a borowik 5,5%, więc dość dużo. Natomiast grzyby są bardzo ciężkostrawne i to wszystkie. Między innymi też i borowik szlachetny, dlatego że w grzybie jest bardzo duże stężenie, bym powiedział, chityny. I ta chityna jest bardzo ciężkostrawna. Dlatego grzyby, jak się spożywa, to dobrze jest dobrze rozdrabniać i dość dłużej smażyć lub gotować. Wtedy są troszkę już lżejsze, natomiast bardzo właśnie jest to ciężkostrawne, spowodowane tą chityną. Dlaczego borowik wykazuje własności lecznicze? Otóż wynika to z tego, iż w jego skład wchodzą związki selenu. A selen, jak to wynika z kolei z badań naukowców pod kierownictwem profesora Lubińskiego, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową. Otóż jeżeli spowodujemy, iż zawartość selenu w surowicy krwi zwiększy się z 40 mikrogramów na 60 mikrogramów, to prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową zmniejszy się 12-krotnie. Osoby, które chorują na choroby nowotworowe, również powinny dbać o wysokie stężenie selenu w surowicy krwi. Dlatego, że dowiedziono, iż może on przedłużać proces chorobowy. Zatem powodować, iż osoby te będą dłużej żyły z tą chorobą nowotworową. Dlaczego takie własności selenu? Z czego to wynika? Prawdopodobnie wynika to głównie z tego, że selen tworzy związki chemiczne z różnymi toksynami, na przykład metalami ciężkimi, tworzy związki o nazwie selenki. Te selenki łatwiej są eliminowane z naszego organizmu, a przez to pozbywamy się rakotwórczych substancji. Ponadto selen wykazuje własności stymulujące układ odpornościowy, działa korzystnie w przypadku chorób tarczycy. Często mężczyźni, którzy mają problem z bezpłodnością, też mają go właśnie z powodu tego, iż mają w swojej surowicy krwi zbyt mało selenu. Selen jest bardzo prozdrowotną substancją. My w naszym środowisku w Polsce mamy generalnie gleby niskoselenowe, więc bardzo trudno by nam było przekroczyć dawkę i zwiększyć ilość selenu nadmiernie. Grzyby to nie tylko nóżka i kapelusz, to także grzyby nadrzewne. Takim grzybem jest na przykład czarna huba. Czarna huba wykazuje własności terapeutyczne wynikające z tego, iż działa przeciwwirusowo, stymuluje odporność organizmu oraz działa cytotoksycznie, czyli uszkadza komórki nowotworowe. Huba kojarzy się praktycznie z jednym grzybem, który rośnie, jest twardy i na drzewie. Natomiast huba to po prostu jest kilkadziesiąt gatunków grzybów, takich, które na drzewach rosną. Ja tutaj w ręce mam dwie czarne huby, nazywają, natomiast to nie są huby, tylko to są lakownice. I ta lakownica lśniąca jest do znalezienia w naszym kraju, ale jest chroniona. Natomiast ta gałązkowa jest grzybem niespotykanym w naszym kraju. Obydwie te huby, jak to mówią, lakownice, uprawia się i dość dużo w naszym kraju. Ja mam obydwie z uprawy.
od kolegów, który ma właśnie dość dużą fermę z grzybami różnymi takimi, które uprawia na kostkach przede wszystkim. I ta lakownica jest to grzyb, który ma bardzo mocne, bym powiedział, takie substancje odparniające organizm przy wychodzeniu z choroby nowotworowej. Nie wszystkich, ale niektórych. Podaje się do podstawowych leków miksturę z tego grzyba na odporność organizmu, żeby nie było nawrotu choroby. Są to grzyby właśnie o właściwościach leczniczych. Bardzo dużo grzybów wykorzystuje się w medycynie. Ja bym tutaj tylko takie przytoczył ciekawe dwa grzyby, które są inne. One nie tworzą takich owoców widocznych, tylko ta plecha pod ściółką, która się rozmnaża. I to należą do tak zwanych grzybów niższych i to są z tak zwanych rodziny pędzlaków. Jeden z pędzlaków jest stosowany do seru, tego bie, który właśnie ta pleś. I on jest właśnie do tego wykorzystywany. Natomiast drugi z tych pędzlaków to jest robiona popularna penicylina. Czarna huba była przedmiotem badań naukowych, głównie naukowców rosyjskich, dlatego że tam ona występuje w wielkiej obfitości. Ale także polscy badacze mają swoje obserwacje. Pan profesor Aleksander Ożarowski, ikona polskiego ziołolecznictwa, badał czarną hubę w kontekście chorób nowotworowych i stosując u osób z rakiem, miał czasami spektakularne efekty uzdrowienia. Z badań naukowych wynika także, że czarna huba nie tylko służy w przypadku chorób nowotworowych, także korzystne efekty, nawet powiedziałbym bardzo korzystne efekty, uzyskuje się w przypadku stosowania jej w chorobie o nazwie łuszczyca. Zbierając grzyby, pamiętajmy, aby zbierać tylko te, które znamy, bo zatrucie muchomorem sromotnikowym bywa śmiertelne. Czarnej huby raczej nie znajdziemy w naszych lasach, ale można stosować produkty, w skład których ekstrakt z tej rośliny wchodzi. Ja osobiście w swojej praktyce stosuję właśnie produkt, który zawiera w swoim składzie czarną hubę. Zresztą za radą profesora Ożarowskiego.